Przemoc dotyka ponad połowę dzieci na świecie, czyli ponad miliard osób, uważa Organizacja Narodów Zjednoczonych. I choć te liczby robią wrażenie, to znacznie bardziej przemawia do ludzkiej wyobraźni fakt, że co 5 minut gdzieś na świecie ginie dziecko dotknięte przemocą. 1 na 10 dzieci jest wykorzystywane seksualnie przed 18 rokiem życia, a 90% dzieci mieszka w krajach, w których kary cielesne nie są całkowicie zakazane. Ale przemoc to nie tylko fizyczna agresja. Plagą współczesnego świata jest cyberprzemoc, prześladowania w szkołach, środowiskach rówieśniczych, znęcanie się psychiczne. Wszystko to też może dziać się w sieci. Jak podają agendy ONZ, zbyt często dzieci doświadczają różnego rodzaju agresji ze strony tych, którzy powinni dbać o ich dobrostan najbardziej. Blisko 300 milionów najmłodszych mieszkańców świata, tych mających od 2 do 4 lat, pada ofiarą swoich opiekunów. Jeszcze 5 dni potrwa w Suwałkach tegoroczna kampania przeciwprzemocowa. Jest adresowana do dzieci, młodzieży i opiekunów. W suwalskim sądzie rejonowym trwają dyżury kuratorów sądowych. Na komendzie dyżurują policjanci, a w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na potrzebujących wsparcia czekają pracownicy socjalni, psycholog i pedagog. Na internetowej stronie Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz MOPR-u można znaleźć pełen harmonogram działań podejmowanych w trakcie tegorocznej kampanii, której symbolem jest pomarańczowa wstążeczka. Niestety informacji o kampanii brakuje na internetowej witrynie suwalskiej policji. Pomysłodawcą kampanii jest Fundacja Po Drugie, której działacze propagują ideę opartą na twierdzeniu, że kluczem nie jest walka z przemocą i krzywdzeniem, ale zapobieganie im. Chodzi o to, by kształtować w odbiorcach właściwe zachowania, które stwarzać będą przeszkody dla osób stosujących przemoc.